porozumienie jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o poprawę powiązań komunikacyjnych. Jest jakby częścią szerszego działania związanego z rewitalizacją linii kolejowej Zagórz-Jasło, Jasło-Rzeszów. A więc, proszę Państwa, przede wszystkim dla miasta Krosna jest to w powiązaniu z rewitalizacją drogi wojewódzkiej 991, jest to rozwiązanie, które usprawni komunikację wewnątrz miasta i sprawi, że również linia kolejowa w obrębie miasta będzie poprawiała szybkość komunikacji. Również zniwelowanie podjazdu dość znaczącego na odcinku, o którym mowa w porozumieniu, pozwoli na transportowanie większych składów towarowych o tonażu większym niż 1100 ton. Więc to jest dość znaczące z punktu widzenia również rozwoju transportu kolejowego, nie tylko osobowego, ale transportu towarów i przede wszystkim zwiększenia szybkości podróżowania koleją. Dla układu drogowego jest to sprawne połączenie z zmodernizowaną obwodnicą krośnieńską, czyli drogą krajową 28. Bardzo dziękuję w tym miejscu panu marszałkowi, panu prezesowi Żmudzie za współpracę, za przychylność, panu posłowi Piotrowi Babinecowi za niezwykłe działania sprawcze, żeby można było dojść do tego dnia dzisiejszego, aby można było mówić o wspólnym działaniu. Realizacja linii 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz realizowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Koszt, nakłady przewidziane na tą rewitalizację to jest 220 milionów złotych. No, dzięki temu będzie poprawa infrastruktury kolejowej, skrócenie czasu przejazdu, komfortu przejazdu. Porozumienie dzisiejsze pozwoli przeprowadzić dwie inwestycje, czyli naszą rewitalizację i miejską, w taki sposób, aby Krosno mogło wybudować infrastrukturę drogową w sposób bezkolizyjny z linią kolejową. My po prostu na odcinku ponad 2 km obniżamy linię kolejową. Dzięki temu skrzyżowania będą mogły być przeprowadzone nad tą linią. Oprócz tego, to co tutaj powiedział pan prezydent, przez to obniżenie linii poprawiamy parametry pionowe linii kolejowej, czyli składy ciężkie pociągów, cięższe niż obecnie będą mogły tą linią przejeżdżać. No i generalnie ta współpraca doprowadzi do tego, że podróż między Rzeszowem, Jasłem i Nowym Zagórzem będzie krótsza niż do tej pory. Przypomnę, że na odcinku Rzeszów-Jasło praktycznie został nam tylko jeszcze jeden odcinek, Bogu chwała Czudec, który będzie realizowany w przyszłym roku do zrobienia i cały odcinek będzie już zrewitalizowany również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa Podkarpackiego w dalszym ciągu aktywnie pracuje nad połączeniami, które by wyprowadzały ruch pasażerski poza granice naszego województwa i naszego kraju. Myślę tu o Słowacji, myślę też tu o Ukrainie. Te przedsięwzięcia wymagają oczywiście nie tylko starań, które by pozwalały te nasze plany i zamiary wprowadzić w sensie uregulacyjnym, w sensie sprzętowym, ale także wymagają inwestycji w infrastrukturę kolejową. Tak się zdarza i tak powinno być, że środki europejskie, wysiłek finansowy też budżetu, PLK-i i nasz jako samorządu województwa podkarpackiego i także miasta Krosna powinien być kierowany na takie inwestycje, które jak gdyby od lat nie miały możliwości realizacji, stają się też i są inwestycjami takimi oczywistymi, które w sposób znaczący poprawiają sytuację, jeżeli chodzi o jakość infrastruktury. No i wreszcie mają charakter rozwiązań innowacyjnych, nowych rozwiązań, które dzisiaj są koniecznością przy takim natężeniu ruchu drogowego i jednocześnie przy planowanym wzroście ruchu kolejowego. Także te dwie rzeczy muszą się zbiegać. Dziś na pewno, jak się myśli o szybkim transporcie kolejowym, szybkim transporcie drogowym, to te dwie rzeczy w kolizję sobą nie mogą wchodzić i takie rozwiązanie właśnie jest zastosowane i będzie zastosowane w Krośnie. Ja się cieszę, że tutaj mamy taki przypadek montażu finansowego,
który wspomniałem, bo te inwestycje taki charakter muszą być. Jest konieczne zaangażowanie każdego z partnera po swoich możliwościach finansowych i po swoich możliwościach merytorycznych. No i ważne jest też, są tutaj zabiegi, jak Państwo widzą, mamy tu spotkanie samorządów, PLK jako właściciela infrastruktury i także parlamentu w obecności, w związku z obecnością pana posła Piotra Babineca, który o to rozwiązanie też bardzo intensywnie zabiegał. I na pewno chcemy, żeby to nowoczesne rozwiązanie skróciło czas przejazdu, poprawiło bezpieczeństwo, było też pewnym takim wyznacznikiem, w jaki sposób należy postępować w przygotowywaniu takich inwestycji. To nie działo się w przeciągu tygodnia, dwóch, ale był to pewien proces od wypracowania koncepcji, od kilku spotkań merytorycznych, które pozwoliły pokazać i możliwości technicznej i też oczywiście możliwości finansowej. Stąd dziś spotykamy się, myślę, z taką dobrą wiadomością, z dobrą kierunkową decyzją, która będzie realizowana.